Politycy i eksperci lubią powoływać się na rekomendacje międzynarodowych instytucji, gdy krytykują polskie prawo, stan demokracji w naszym kraju i kłopoty z praworządnością. Szkoda tylko, że robią to wybiórczo. W ostatnim czasie coraz częściej mówi się o tym, że na jesienne wybory do Polski powinna przyjechać pełna misja obserwacyjna Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Szkoda, że mało kto zauważył, co OBWE mówiło w Polsce przy okazji poprzednich wyborów. A przecież już w 2016 roku, podsumowując wybory 2015 roku, OBWE zwracała uwagę, że problemem polskiej demokracji jest brak możliwości indywidualnego startu do Sejmu i przypomniała, że to niezgodne z dokumentem kopenhaskim z 1990 roku. Chociaż od rekomendacji minęło ponad 7 lat, a od dokumentu kopenhaskiego już ponad 30, bierne prawo wyborcze w wyborach do Sejmu pozostaje fikcją. Żeby wystartować w wyborach, trzeba zgody partyjnego wodza. Podobnie jest na przykład z Komisją Wenecką. Chociaż w sprawie sądów, trybunałów i praw wyborczych jest dla wielu autorytetem, to ci sami politycy ignorują ją, gdy chodzi o referenda. Już w 2006 roku Komisja Wenecka opracowała warunki dobrej praktyki referendalnej, z których jasno wynika, że progi frekwencyjne w referendach są szkodliwe dla demokracji. Przy próbie ich obniżenia w głosowaniach lokalnych przeciwko tym zmianom głosowali ci sami politycy, którzy na co dzień powołują się na zdanie Komisji Weneckiej. Chcesz wiedzieć więcej? Subskrybuj lub bezpośrednio.pl na YouTube i obserwuj nas w pozostałych mediach społecznościowych.